Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Jest sprawa taboru komunikacji miejskiej oraz komunalnej w mieście, taboru, który ma być częściowo elektryczny. Pojawił się tutaj u nas temat ewentualnych autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej i farmy fotowoltaicznej, za co my jako mieszkańcy Suwałk w sumie zapłacimy. Te autobusy zakupione w Gdańsku, już używane sporo czasu, no nie zdają tego egzaminu na tyle, na ile by się tam wszyscy spodziewali. Stojąc przed perspektywą podwyżki cen energii elektrycznej, okazuje się, że te badania wykazują, że tu nie oszczędzamy. Czy jeździmy na CNG, czyli na gazie, czy jeździmy zwykłym dieslem, czy będziemy się ładować komercyjnie z sieci elektrycznej, to jednak nie ma tej oszczędności. Taki autobus elektryczny kosztuje około 4 milionów. Ani Robert, ani ja nie znamy jakby, powiedzmy, no, zasad budowy tego autobusu, ale mniej więcej wiedziemy, co się dzieje z samochodami elektrycznymi, że ciągle wszyscy jesteśmy na etapie prototypu. Zakładając, że ktoś to przeanalizował, czy w jakiś to rozsądny sposób zweryfikował, tak? Pytamy, czy? Ja osobiście, no, z racji wykonywanego zawodu, no, może to tak nie wygląda, ale mechanicy jeżdżą po różnych sympozjach, tak? Gdzie się wypowiadają fachowcy i tam można rzeczywiście jakąś analizę sensowną tego wszystkiego w postaci takiej pastylki otrzymać, tak? Nie wydaje mi się, żeby ta analiza czy jakiekolwiek tutaj gremium większe przeanalizowało to, z czym to będzie się wiązało, tak? Jak już wszyscy się poparzą i wyciągniemy odpowiednie wnioski, wtedy ja z czystym sumieniem albo to biorę, albo tego nie biorę. Nie popełniajmy błędu, który był z autobusami na CNG. Kupiono te autobusy, a rok stały, bo nie było sieci. My mówimy z perspektywy mieszkańców, z waszych podatków, to wasze pieniądze na to zostaną wydane. Mimo że będzie te duże dofinansowania, ale eksploatacja tych pojazdów